Dobry wieczór, Loża Szyderców, Marek Jówko. Prosimy subskrybować, lajkować, komentować, a róbcie co chcecie. Ze mną jest człowiek, sportowy świr Gawron. Kim jesteś? Kim jestem? Jesteś świrem. Świrem, człowiekiem, tak. A ty jesteś tym człowiekiem, który każdego ciśnie. I bardzo mi się podoba to, że kurczę się widzimy. Ktoś legalnie mi w końcu pociśnie, nie? Jak wygląda? Czy, może inaczej, czy one dodają? Powiem ci szczerze, kurczę, no plus 10 dla ciebie, nie? Chwilę niech, bo będą, jest taki mały performance. Jasne. Powiedz, czym się zajmujesz? Na co dzień gram w filmach i serialach, jestem aktorem. Filmy i seriale? Tak jest. Czyli jesteś dobrym aktorem? No tak, można. Jakie role lubisz najchętniej odgrywać? Ja gram tylko i wyłącznie gangsterów, z moim ryjem raczej księdza się nie zagra, nie? No, ale tak chodziłeś, myślę, bo ja miałem wczoraj, już nie będę mówił, taką przeprawę, bo ja szybko, nie to, że się szybko odpalam, tylko mówię, czasami nie, mówię i nie myślę to, co mówię i cię spojrzę, widzę, idzie gość i taki prawdziwy gangus i ja myślę, kurde, nie będę go zaczepiał, powiem coś, zaraz się odpali, zaraz mi będzie chciał latarę. No, widzisz, a nie ocenia się książki po okładce, nie? Ale tak jak powiedziałeś, księdza nie zagrasz. Nie, z tym ryjem nie, ale to wiesz, o to, weź, to pretensje. Medialnie wyglądasz, nie? Medialnie wyglądasz, także generalnie nie, czego, to nie, tak od razu księdza nie zagram, no, kurczę, a może papieża? Kurczę, wiesz co, nie, wolałbym nie. Nie? Nie, jakoś. A zakonnika? No to może już prędzej, nie? Albo takiego gościa, któremu na przykład niedobrzy chłopcy, znaczy zrobili krzywdę, wyfiltrowałem się, zrobili krzywdę twojej rodzinie i ty jesteś ten, który tam został znaleziony i tak się, wiesz, odbudowywuje, zaczyna trenować, takie lwie serce w rodzaju, a później ich wszystkich dochodzi i ich, kurwa, po kolei, znowu słodne słowo, może nie, przenoszą się do wieczności, o. Kurczę, jestem za. A powiem ci najśmieszniejszy dzisiaj motyw, nie? Przychodzi do mnie szef ochrony i mówi mi tak, mogę ci wziąć na bok? Ja mówię, kurwa, co się dzieje, nie? Przepraszam za słowo. I podchodzi do mnie i mówi mi tak, bardzo cię proszę, nie bij dzisiaj Jacka, bo ja jestem tutaj szefem ochrony i nie utrudniaj mi pracy, bardzo cię proszę. Masz za to nawet wejściówkę Golda, tylko proszę cię bardzo, nie bij, widzisz, ja mam dwie. Bo to była moja normalna. To była moja normalna zielona, a przyszedł do mnie i dał mi VIP-a tylko dlatego, żebym Jacka nie bił, żeby mu nie utrudniał pracy, nie? Ale chcesz, może inaczej, jesteś tu jako aktor, a dzisiaj przyszedłeś i znaczy, sobie nie. Jacka, chciałbyś się z nim bić? Słuchaj, ja byłem jego ochroniarzem na dziesiątce fejmie i on mnie pomówił jako konfidenta, co dalej za mną się ciągnie, że tak powiem. Oplułem go w ryj, za to dostałem walkę w prime. Ja jestem tutaj zakontraktowany, tylko nie na tej gali walczę. No i co? No i bardzo go pilnują przede mną, nawet z tym VIP-em nie chcieli mnie wpuścić pod, że tak powiem, oktagon, bo jak tylko zobaczyli, że to jestem ja, mówi nie, ty nie wchodzisz, od razu mnie cofnęli. Nie? Tak się... Wyglądasz pozytywnie, ja mówię, nie wiem, to ktoś powie, oglądający powiedzą, Marek, ty wszystkim mówisz, że oni mają pozytywne wibracje. Jakbyś szedłeś, patrzę, myślę, tak jak jeszcze raz powiedziałem, kurde, groźny jest. Ale jak z tobą rozmawiam, nie jesteś groźny. Nie, absolutnie. No to widzisz, to jest tak, masz taką twarz, twarzy się nie da zmienić. No nie. Grał tych groźne charaktery. Cały tych, czas. Tych takich groźnych. Powiedz, w jakiej roli byś się odnalazł, żebyś mógł zagrać gołębie serce na dłoni? Gołębie serce, to ja myślę, że byłbym gołębim sercem, jakbym miał okazję zagrać z Jackiem Murańskim i natłuc mu tak konkretnie z kilka noży w plecy. Ja sądzę, że wtedy by był dla ludzi takim naprawdę gołębim sercem. Ale ostro poszło, nie wiem, czy to nas nie zbanują. W oktagonie jest czysto. Wzięlibyście się, umówili, nie na żadne MMA, czysty, piękny, ładny boks. Żadnego parteru, żadnego obalania. Ładniuty. W boksie jesteś dobry? Wiesz co, ja nie wiem, w czym ja jestem dobry. Dobry to na pewno jest w głupim gadaniu, nie? To na pewno. Aczkolwiek, no tak jak mówię, ja już mu to proponowałem tyle razy. Dalej ci, Jacku, dalej ci proponuję. No kurczę, rozwiążmy to w końcu, człowieku. No ileż możesz uciekać z ochroną, wysyłać ochroniarzy, żebym ja do ciebie nie podchodził, żeby mnie przekupywali. No kurczę, to jest słabe, nie? Widziałem przed chwilą walkę Jacka. Jest naprawdę, może inaczej, jego bijesz, a im więcej dostaje, tym bardziej, może on nie klęka. Ale wiesz, skąd to jest? On pewnie za dziecka musiał takich pierdol dostawać cały czas pasem i on jest przyzwyczajony do bicia, on nie? Jest przyzwyczajony do bicia. Nie można pewnych rzeczy mówić tutaj, ale naprawdę ja go widzę. Im więcej dostaje, to on jest silniejszy. Silniejszy, głupszy, to na pewno, głupszy? Czy silniejszy, to może nie. Inaczej. Jaki byś miał sposób na niego? Szybki wjazd,
I rozjazd, naprawdę, szybki z buta wjazd. Wjeżdżam, tak. Szybki wjazd. Powiem ci szczerze, bo jak będziesz to ciągnął długo, to on naprawdę, im dłużej, tym lepszy, jak te wino. Ja powiem ci tak, wydaje mi się, że to nie jest tak, że on jest taki bardzo wytrzymały, on jest po prostu źle trafiony. Piękne złoto, to jest złoto, to jest złoto. Zobacz, a kurczę, to mi się spodobało. To jest źle trafiony, to jest tak, próbują, punktują, ale tak naprawdę wjeżdża i rozjeżdża. Dokładnie. Myślałbyś... Arek Tańcula, no kurczę, no nie ujmuję Arkowi, Arek ma dużo, duży potencjał, duże umiejętności i tak dalej, aczkolwiek no nie ma siły uderzenia. Podejrzewam, że gdybym... Moje weszło mu na szczękę. Ja teraz schudłem 12 kilo, bo mam problemy po prostu rodzinne, że tak powiem, z synem. No i daje mi troszeczkę popalić, przez to nie jem i psychicznie troszeczkę podupadłem, że tak powiem, w ostatnim okresie czasu, ale od jutra wracam na siłownię i buduję się z powrotem. Tak więc mówię, stary grzmocie, zapraszam raz jeszcze. Jacku, naprawdę duże wyzwanie. Kolejna rzecz, na szyi masz różaniec. Tak. To jest ręczna robota? Powiem ci tak, ten różaniec dostałem od Soroko po walce. Ten różaniec nawet Soroko ściągał wchodząc do oktagonu, ściągał i dawał go komuś. Ja po walce z Kałuskim, z ochroniarzem z Tindera, spotkaliśmy się na afterze i dał mi go na szczęście i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to szczęście chyba jakoś się gdzieś tam... Czy traktujesz to jako amulet, bo to jest tak, różaniec różańcem, ale tak naprawdę to jest obrazek niepokalanego poczęcia. To jest cudowny wizerunek Matki Boskiej. Sorry, że pojadę religią, ale tak naprawdę to nie jest talizman. Nie, to jest wiara, a ludzie, którzy mają dużo wiarę, przenoszą góry. I tak naprawdę widzę w tobie takiego underdoga, może nie underdoga, taką osobę, która mając to, to jest w stanie zrobić wiele. Pojechałem grubo, pozwoliłem sobie po raz pierwszy, że po prostu trafiam na taką osobę, która nosi coś nie jako talizman, amulet, tylko tak naprawdę coś, w co wierzy. Z wiary, tak, tak. Wiara. Tak, tak. Bo tu powiedziane było, że tak naprawdę walczysz nie mięśniami, a głową to też dokładnie. I sercem. Dokładnie serce. Tak. Masz serce do walki? Bardzo. No i chyba co pokazałem podczas walki, gdy mi brakło kondycji, ja się dowiedziałem o mojej walce z chłopem, podjąłem rękawicę z chłopem 2 metry, 150 kg chłop ważył. No i sam powiedział w wywiadach, że moje uderzenie może porównać tylko i wyłącznie do tego, jak dostał kiedyś butelką szampanową w głowę i gdyby tego nie przeżył, to pewnie bym go wtedy odciął. No i tak to wyglądało. Mi zabrakło kondycji, mi zabrakło tlenu, ja nie miałem czasu na przygotowania do tej walki. No i dlatego wyglądało to tak, jak wyglądało, ale teraz jak wiedziałbym, że tego... No wiadomo, gangrena. Tak, gangrena. Tą gangrenę bym dostał, no to ja bym się przygotował bardziej niż na maturę. Oktagon to nie jest konkurencja biegowa, powiedziałeś brak kondycji. Biegasz? Tak, mam medale w biegach. Biegałem, przepraszam. Biegałeś? Mam medale. Tak jak dzisiaj, 5 km na bieżni, to przebiegniesz interwałem? Myślę, że tak. Super. Ze mną był sportowy świr Gawron i jest wyzwanie dla Jacka. Jacku, podejmij to wyzwanie. Także czeka tutaj dla ciebie kolejny człowiek, który chciałby cię wyjaśnić w oktagonie. Tak. Dziękuję serdecznie, dobranoc. I cała Polska na to czeka, doskonale o tym wiesz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Lubię takich.